Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kanale C Kultura. Jednocześnie zachęcam na podstawie swoich dobrych doświadczeń z oglądalności tego kanału do subskrybowania go, no i oczywiście do wspierania go tradycyjnym kciukiem w górę. Proszę Państwa, kiedy mówimy o Józefie Mackiewiczu, wybitnym pisarzu polskim, to trudno oprzeć się takiej dość smętnej refleksji i przypomnieniu takiego porzekadła dotyczącego Polaków: cudze chwalicie, swojego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Bo rzeczywiście kupić dzisiaj książki Józefa Mackiewicza na rynku księgarskim jest bardzo trudno w wyniku pewnych prawnych zaszłości, do dziś zresztą chyba niezbyt jasnych. Prawa autorskie chyba do jego książek ma osoba, która nie wydaje mi się zbyt życzliwa popularyzacji twórczości tego pisarza. No ale gdzie jest państwo polskie w tej sprawie? To jest Józef Mackiewicz, jest pisarzem wybitnym. Był jego kandydatura przez grona polonijne, bo przecież był pisarzem emigracyjnym, była zgłaszana w Nagrodę Nobla. Oczywiście nie przybiła się, bo nie miała poparcia ani władz ówczesnego PRL-u, ani szerszego poparcia w świecie, bo był to zdecydowany antykomunista. Ale powiedzieć, że był zdecydowanym antykomunistą, to wcale nie znaczy go zdefiniować, bo był to przede wszystkim wspaniały pisarz i to unikający takiej płaskiej politgramoty. Przeciwnie, bardzo uważny obserwator, bardzo subtelny pisarz, no, świetny stylista. Po prostu nie znam w literaturze polskiej po 1945 roku wybitniejszego prozaika. I z tym większą przykrością trzeba zauważyć, że nie jest on dostatecznie znany. Jego książki powinny być w kanonie lektur przynajmniej licealnych. Niestety, o ile wiem, tak nie jest. Ale ta nieobecność jego na rynku też jest bardzo charakterystyczna i wymowna. Wymowne jest również to, że o jego twórczość, o jego wspaniałą twórczość literacką właściwie troszczy się w Polsce tylko no, kapituła nagrody imieniem Józefa Mackiewicza literackiej. No, inicjatywa absolutnie prywatna, inicjatywa, którą tworzą ludzie po prostu no, zdający sobie sprawę z wielkości tego pisarza. Jest znamienne, że władze oświatowe i kulturalne III Rzeczpospolitej ani nie udzielają wsparcia popularyzacji literatury Mackiewicza, ani Józefa Mackiewicza, ani także tej nagrodzie, na którą składają się wyłącznie prywatni sponsorzy. No, ostatnio, to jest przykre, dowiedzieliśmy się, że minister kultury przyznał dotację bodajże 700 tysięcy złotych na tłumaczenie w świecie książek Olgi Tokarczuk. No, jeśli porównać twórczość Olgi Tokarczuk z twórczością Józefa Mackiewicza, no to tak jakby porównywać, nie wiem, no, kucyka z ogierem czystej krwi. I mówię, to jest właśnie bardzo przykre, ale to też powinno wymagać takiego uwrażliwienia naszego społeczeństwa na prawdziwe wartości, bo jeśli Nagrodę Nobla no, dostają takie osoby jak Tokarczuk, czy wcześniej Wisława Szymborska, a Józef Mackiewicz i jego wspaniała twórczość ledwo funkcjonuje w obiegu publicznym, no to jest to pora tak do takiej no, gorzkiej refleksji, ale i zarazem jakaś ostroga, podnieta do tego, żeby o tę twórczość należycie zadbać. No i to tyle, co mógłbym powiedzieć o Józefie Mackiewiczu, którego, powtórzę, nie tylko ja przecież, uważam za najwybitniejszego polskiego prozaika ostatnich 50 lat. Dziękuję Państwu za uwagę.